Kochani, niedawno obchodziliśmy święta narodzenia Jezusa w Betlejem. W nowonarodzonym dziecięciu, poucza nas święty Paweł, ukazuje się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Najpierw przyjmuje ją Maryja, gwiazda przewodnia ludzkości, poprzez zgodę na propozycję anioła i pośpiesznie zanosi Jezusa do domu Elżbiety i Zachariasza, chwaląc i wysławiając Boga za wielkie rzeczy, jakie jej uczynił. Święty Józef, mąż sprawiedliwy, przyjmuje z miłością Maryję do siebie, aby łaska mogła się objawić światu. W noc narodzenia, kiedy Bóg w dziecku objawił swe oblicze, pasterze śpieszą na spotkanie z przedwiecznym Słowem złożonym w grocie betlejemskiej. Dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego jest kontynuacją tajemnicy Bożego Narodzenia i poszerzenia się kręgu tych, którzy zafascynowani blaskiem Narodzenia Jezusa, otwarci na Jego znaki i słowa, które wskazują drogę do osiągnięcia życia, przyjmują Go z radością. Jezusowi, który objawia się światu, towarzyszy światło. Pasterzy oświeca chwała Pana. Królów prowadzi gwiazda, która postępuje przed nimi. Światło Ducha Świętego prowadzi w czasie ofiarowania do świątyni podeszłych w latach Symeona i Annę. Światło, które prowadzi ludzi do Jezusa, ma swoją bogatą symbolikę, która w tej tajemnicy tak wyraźnie ukazuje się naszym oczom. Bóg jest światłością. Jezus sam nazywa siebie światłem. Ja jestem światłością świata. Święty Jan w prologu do Ewangelii mówi o światłości, która w ciemności świeci i ukazuje ludziom drogę. Światło Chrystusowej Ewangelii nie da się uwięzić, a ciemności, jakie się pojawiają w historii, nie mają dość siły, by je stłumić. Tym, którzy wierzą w imię Jezusa, dziś tak samo jak wtedy daje On moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Droga nasza, droga wiary, ma swój początek w tajemnicy Chrztu Świętego. Wtedy rodzimy się do życia w przyjaźni z Bogiem. Stajemy się chrześcijanami. Fakt ten uświadamia nam pilną potrzebę stawania się w coraz większym stopniu światłem, aby szerzyć zbawcze orędzie najpierw w swoim środowisku, w którym żyjemy, wobec naszych rodzin, członków wspólnoty, w miejscach pracy, gdzie upływa nasza codzienność, aby rozszerzyć je potem wśród innych narodów, aby dać wszystkim możliwość poznania w wierze piękna Chrystusa, który uczy sztuki życia, który wskazuje drogę i co najważniejsze, który sam jest drogą prowadzącą do szczęścia i radości, ponieważ jest uosobioną Ewangelią. Dziś coraz powszechniej zauważamy brak radości, brak sensu życia, znużenie życiem. To jeden z najgłębszych rodzajów biedy i ubóstwa. Taki stan jest źródłem i skutkiem nieumiejętności kochania. Rodzi zawiść, chciwość i inne wady. Dlatego apelujemy, najpewniejszą drogą do skutecznego objawienia Jezusa światu jest droga miłości. Miłość jest pieczęcią Ducha Świętego, który nieustannie pobudza serca do głoszenia Ewangelii i jednocześnie otwiera je na jej przyjęcie. Droga miłości to droga Ewangelii, na której świadectwo życia rozświetlone blaskiem łaski
pozwala zrozumieć, jak wspaniale jest być chrześcijaninem. Błogosławiony papież Paweł VI w Betlejem, w Bazylice Narodzenia, powiedział: patrzymy na świat z wielką sympatią. Nawet gdyby chrześcijaństwo wydawało się obce światu, świat nie jest obcy chrześcijaństwu. Od 2000 lat idziemy za Chrystusem wraz z Marią, Jego Matką, Rzeszą Apostołów i uczniów pańskich. Przyłączmy się do orszaku męczenników, biskupów, kapłanów, zakonników, ludzi świeckich. 1050 lat temu nasi przodkowie dołączyli do orszaku wiary. Lista Polaków, którzy szli za światłem, które Jezus przyniósł na ziemię, jest bardzo długa. Idźmy wraz z Mieszkiem I z rodu Piastów, pierwszymi męczennikami Polski, Benedyktem, Janem, Mateuszem, Izaakiem, Krystynem. Dołączmy do świętych Wojciecha i Stanisława, świętej Kingi i świętej królowej Jadwigi, błogosławionego Wincentego Kadłubka, świętego Jacka, świętego brata Alberta, błogosławionej Karoliny Kuskówny. Idźmy za świętym Maksymilianem i wszystkimi męczennikami wojen i prześladowań, świętą Urszulą i błogosławioną Teresą Leduchowską, błogosławionym Honoratem Koźmińskim, Jerzym Popiełuszką, świętą siostrą Faustyną i błogosławionym Michałem Sopoćko, błogosławioną Anielą Salawą, świętym Janem Pawłem II. Niech gwiazda betlejemska i gwiazda królewska wskazuje nam drogę miłosierdzia do serca drugiego człowieka i prowadzi z aniołami, pasterzami i królami do portu zbawienia, do Ojczyzny Niebieskiej, do Boga. Amen. Na zasadzie wspomnienia, bo dziś też zaprasza nas, abyśmy spotkali się z Panem w Kościele. Czym prędzej wybierajmy się na to spotkanie. Nie tylko dziś z nowonarodzonym w Szopce Jasnogórskiej, ale i w lipcu 2016 roku w naszym mieście. Jest okazja przyjąć mędrców, też ze wschodu, młodych ze świata. To oni mogą być dla waszych domów takimi właśnie królami, którzy obwieszczą wam dobrą nowinę, że rodzi się Chrystus, że Pan jest blisko. Wraz z młodzieżą całej naszej archidiecezji, całymi rodzinami, katechetami, duszpasterzami, pragniemy złożyć Ci w darze to, co mamy najcenniejsze, nasze życie. Pragniemy u Twych stóp złożyć drogocenne korony naszych marzeń, pragnień, planów na przyszłość, nasze słabości, braki, nieumiejętności, a także nasze sukcesy, talenty, zdolności i umiejętności. Teraz jesteśmy, dziś, tu i teraz. Przemień nas, Panie, abyśmy nie odeszli już tacy sami, jak przyszliśmy, aby radość Twojego przyjścia do nas rozjaśniała swym blaskiem nie tylko nasze serca, rodziny, ale i całe otoczenie. Pozwól nam z taką samą radością zaprosić do naszych otwartych domów i serc młodzież całego świata, która już od ponad roku przygotowuje się do pierwszego mowania do naszego pięknego miasta, duchowej stolicy Polski oraz finalnie
do Krakowa na spotkanie z następcą świętego Piotra. Sam powiedziałeś, że kto przyjmuje jedno z tych dzieci w Twoje imię, Ciebie przyjmuje, a kto Ciebie przyjmuje, przyjmuje także tego, który Cię posłał. Uzdolnij nas do otwartości i ofiarności przyjęcia Cię w drugim człowieku, w młodym pielgrzymie, o być może innym kolorze skóry czy języku rodzinnym, ale pielgrzymie, który jest dzieckiem tego samego Boga Ojca, co każdy z nas. Maryjo, przechodzimy też dziś do Ciebie, zawierzając nas samych i całe nasze rodziny, prosząc, abyś to Ty, jako nasza najlepsza matka, sama ugościła w naszych domach młodzież pielgrzymującą na spotkanie z Tobą w ikonie Czarnej Madonny, aby każdy pielgrzym czuł się w Częstochowie jak w domu, bo tam, gdzie jest matka, tam jest dom. Amen. Powiemy głośno. Amen. Jeszcze raz. Amen. I trzeci raz. Amen. Niech się tak stanie.